W dalszej części rozważań na temat wiary oraz odbudowy, czy też odnowy Kościoła, chciałbym zwrócić uwagę na nie tak dawno, bo z początku miesiąca października, dokument zarządzających Kościołem w Polsce biskupów, a związany z uroczystościami Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, pod tytułem O Królowaniu Jezusa Chrystusa. Cóż o tym dokumencie można powiedzieć? Jak nie to, iż jest on w dużej mierze efektem w cudzysłowie analiz, przemyśleń i ustaleń o zabarwieniu nieprzyjaznej Kościołowi masonerii, powiązanej z ruchami antychrześcijańskimi, działającymi w szeregach hierarchii kościelnej, co nie powinno już nikogo dziwić. Znaleźć antidotum na wirus zwany znieczulicą wśród pasterzy modernistów lub inaczej mówiąc podających się za pasterzy. Problemem to jest, iż wielu ludzi tę znieczulicę widzi, lecz jest niejako sparaliżowana strachem i nie potrafi nic z tym zrobić, a jedynie co się robi, to narzeka, omawia, analizuje i dość często przypomina to sytuację z życia wziętą w wielu europejskich państw, gdzie w tych państwach na ulicach wykonuje się roboty drogowe. Przykład życia wzięty, gdzie jedna lub dwie osoby pracują, a cztery lub pięć osób im się przygląda. Myślę, że znamy to również i z naszych ulic. Chciałbym wyrazić się tu jasno, iż podjęta decyzja, która reasumuje ten komunikat, który ma być odczytany we wszystkich polskich kościołach, jest niczym innym jak kolejnym dowodem manipulacji oraz dowodem posoborowej kontynuowanej polityki masonerii w celu utrzymywania wiernych w nieświadomości. I odpowiem dlaczego. Uważny obserwator zda sobie sprawę z trzech faktów historycznych mających miejsce i związanych z Soborem Watykańskim II. Rzeczą pierwszą jest detronizacja Chrystusa Króla w tradycyjnym ujęciu i nauczaniu Kościoła i zniżenie go do sługi, jak to określają ojcowie posoborowi. Tak więc w momencie detronizacji, czyli usunięcia z pierwszego planu Chrystusa i zastąpienia go człowiekiem i jego mądrością, następuje druga faza, która była już zaplanowana i skrzętnie przygotowywana od wielu lat. A jest nią i była nią i mamy z nią do czynienia na co dzień. Zmiana w liturgii sakramentalnej, czyli zmiana obrzędu mszy świętej, zmiany w formułach udzielanych sakramentów. Kolejnym etapem było zwrócenie uwagi na propagowanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, lecz w formie ustalonej przez te osoby, które zajęły się wzbogacaniem tych wizerunków w szczególne znaki przekazu. Słowa może przerażające, ale jak wspomniałem przed chwilą, kierowanie na kult serca Jezusowego, zawartego w obrazach go przedstawiających obecnie, a zawierających symbolikę niezgodną ani z wiarą apostolską, ani z tradycją, wskazuje jasno i wyraźnie, że kult jest dedykowany komu innemu, ale nie Jezusowi Chrystusowi. Inną rzeczą jest to, iż w tym dokumencie kierowanym do wiernych jest uwidocznione, że jest to forma przygotowywanego programu, którego realizacja powinna nastąpić w polskich domach, jak i parafiach. Moi drodzy, od kiedy to Kościół żyje według przygotowywanych programów? Programy są przygotowywane w ramach ruchów i partii politycznych, ale nie Kościół Chrystusa, który powinien żyć Ewangelią, która nie jest żadnym programem, lecz jest sposobem życia na co dzień. Zachowanie zarządzających polskim Kościołem w tak ważnej dla wiernej kwestii jest jawnym poniżeniem i urąganiem. A przecież tyle się mówi na temat urażania przekonań religijnych. Jeśli tak naprawdę hierarchia chce wprowadzić Ewangelię okrojoną programem ideologicznym powiązanym z wewnętrznymi konstytucjami masonerii, powinno zadać sobie najpierw pytanie, czy w tym założeniu programowym jest uwzględniona tradycja i nauczanie papieża Benedykta XVI?
czy już nie? Bo jeśli nie ma nauczania widzialnej głowy Kościoła, nie można tu mówić o pełnej jedności z biskupem Rzymu, ani też posłuszeństwie biskupowi Rzymu, gdyż jak wynika z jego nauczania, koncentruje się on na Chrystusie jako całej osobie, nie czyniąc chirurgicznych zabiegów rozdzielających na serce i pozostałe części ciała. Tu należy wspomnieć, że takie państwa jak Hiszpania od wielu lat jest poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusa i stan Kościoła jest taki, że tak naprawdę Kościoła nie ma. Jest on tylko z nazwy albo od święta. Nie mówi się głośno, ile osób w sposób formalny z Kościoła wystąpiło. Nie mówi się oficjalnie o grzechach Kościoła, bo jakby zareagowała opinia publiczna, która dobrze wie, że zarządzający Kościołem żyją sami dla siebie. Jest to pewnego rodzaju zamknięte koło, które należy przerwać, bo to tylko przynosi zgorszenie i bezprawie, gdzie ignorancja rozprzestrzeniła się jak śmiercionośny wirus. Cytowane fragmenty Pisma Świętego w wyżej wymienionym dokumencie są podstawą encyklik papieskich, nawołujących i zachęcających do społecznego panowania Chrystusa. Jak to zostało ujęte w jednym ze zdań tego dokumentu, niestety, jak to podają biskupi, od samego początku brakowało głębszego zrozumienia królewskiej godności Chrystusa. Z jednej strony to sformułowanie jest nielogiczne, gdyż pełnia Bożego objawienia została objawiona w Chrystusie. I dziwnym jest to, że apostołowie tę godność zrozumieli, gdzie już nawet prorocy starotestamentowi oznajmiali królewską godność Mesjasza. A zarządzający polskim Kościołem podają, że od samego początku brakowało głębszego zrozumienia godności Chrystusa, nie wskazując jednak, na jaki początek chodzi. Bo przecież Chrystus wskazuje, że to On jest początkiem. Teraz należy zadać pytanie polskim duszpasterzom, aby z teologicznego punktu widzenia, czyli Pisma Świętego oraz tradycji, które jest źródłem wiary w Chrystusa, wyjaśnili wiernym, gdzie, dlaczego i na jakiej podstawie Maryja, Matka Pana Jezusa, jest Królową Polski. Chciałoby się powiedzieć, że spośród wiernych w Polsce zajmujących się teologią na co dzień jest mały procent w porównaniu z tymi osobami, które pracują zawodowo i nie mają zbyt wiele czasu, aby przyglądnąć się wielu teologicznym rzeczom z bliska. Więc wierzą na słowo, ale czyje i kogo? Czy nie jest to objaw tak zwanej ślepej wiary? Do czego Pan Bóg dał człowiekowi rozum? Jeśli ustanowienie Matki Jezusa na Królową Polski ma swoje uzasadnienie w wizji z dnia 14 sierpnia 1608 roku, gdzie mieszkający w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz Manicieli z zakonu jezuitów, miał objawienie Matki Bożej, która poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski słowami: a czemu mnie Królową Polski nie zwiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. Jeśli więc ustanowienie tak ważnego dla narodu symbolu wiary jest oparte na widzeniu włoskiego misjonarza, to dlaczego nie wziąć pod uwagę widzeń osób świeckich? Przecież te osoby świeckie obecnie są o wiele bardziej zaangażowane w ratowanie Kościoła, aniżeli pasterze, ostatnio przynoszący jedynie zgorszenie. Obawa przed intronizacją jest bojaźnią przed sprawiedliwością wynikającą z czynów, mowy i myśli. Jezus jako prorok, nauczyciel i najwyższy kapłan, jak to ujmują przekazy ewangeliczne, oraz święty Paweł wskazują, iż istnieje obawa przed nauczycielem wskazującym na prawdę, która ma głęboki wpływ na życie osobiste, na czyny, na podejmowane decyzje, jeśli są one inspirowane myślami skoncentrowanymi na Bogu i tym samym uwidaczniają się w mowie.
ogólnie rzecz biorąc, ma wpływ na odnowę moralną i etyczną, tak osobistą, jak i społeczną. Należałoby zadać pytanie, co jest inspiracją dla dzisiejszych zarządzających Kościołem i czy na pewno jest nim Bóg objawiony w Chrystusie? To wyjaśnia, dlaczego również i z triary papieskiej, ukazanej na wizerunku Chrystusa Króla Wszechświata, odjęto jedną z nich, odjęto jedną z koron, gdyż w przekonaniu Kościoła posoborowego Chrystusowi jako słudze pozbawiono go głosu decydującego o sprawach Kościoła. Można to ująć w słowach: on króluje w niebie i we wszechświecie, ale na ziemi rządzi hierarchia. Wyniki tych rządów widać gołym okiem. Wprowadzone posoborowe reformy doprowadziły Kościół na całym świecie do postępującej desakralizacji. Wiele rządów państw, widząc panoszenie się niektórych hierarchów, postanowiło przestać dofinansowywać Kościół w takiej formie, jak to było kiedyś. W wielu państwach europejskich wprowadzono podatek na Kościół i ludzie zaczęli masowo odchodzić. Wiele z budynków sakralnych sprzedano i przeznaczono na nocne kluby, muzea czy pozostawione naturalnej dewastacji, z której korzystają gdzieniegdzie młodzieżowe subkultury, rysując różnego rodzaju pentagramy lub odprawiając różne ceremonie. A przecież te miejsca zostały kiedyś poświęcone Bogu. Po wprowadzone zmiany przywodzą na myśl pytanie, kto osiągnie zbawienie z zasad wiary znajdującej się w katechizmie, zmianą naniesionym w sakramentach, zmianą wprowadzonym we mszy świętej, w przykazaniach bożych i kościelnych. Jeśli zostały w tych materiach dokonane zmiany, nieznane wiernym Kościoła tak z XI wieku, jak i tym z XVIII wieku. Tu należy wspomnieć o dokonaniu duchowej aborcji wśród wiernych, aby wiara nie wzrastała, zabija się ją i tłamsi, aby nie wyrosło coś pożytecznego, co będzie przynosić Bogu chwałę. Używam tu zwrotu duchowej aborcji w odniesieniu do aborcji dokonywanej w wielu klinikach europejskich i nie tylko europejskich. Każde państwo, gdzie zezwala się na aborcję, gdzie kobieta decydująca się poddaniu zabiegu aborcyjnemu pozbawia się jednocześnie części siebie. Rezygnuje z miłości, być może sama nie doświadczając jej wcześniej. To nie danie szansy istocie ludzkiej, aby mogła pojawić się na świecie, lecz przede wszystkim jest to wewnętrzny przejaw braku wiary. To samo odnosi się do Kościoła pod wcześniejszym sformułowaniem duchowej aborcji. Kościół jest żywym ciałem, gdzie osoby przez być może dłuższy czas religijny zaczynają oddychać wiarą, zaczynają dostrzegać jej głębszy sens i dojrzewają w doświadczeniu wiary, odnajdując tym samym swoje miejsce w Kościele po to, aby służyć. Tymczasem pojawiają się pasterze, którzy przeróżnymi środkami przerywają to duchowe życie lub próbują je powikłać i utrudnić rozwój. Mówiąc obrazowo, dokonuje się sterylizacji duchowej, aby mistyczne ciało Chrystusa, jakim jest Kościół, przestał wydawać owoce, czyniąc go bezpłodnym i nieurodzajnym. Piąte przykazanie mówi nie tyle nie zabijaj, ale w języku hebrajskim mówi nie morduj. Nie zabijaj nadziei na lepsze jutro, do którego jest powołany każdy z nas, aby nad nią pracował według własnych możliwości. Nie zabijaj wiary, która w trudnych przypadkach pomoże przetrwać trudny czas. Nie zabijaj miłości, bez której świat żyć nie może i nie przetrwa, gdyż pozbawiając świat tych trzech wartości, człowieka czeka śmierć i zatracenie, uwidaczniona już na wielu ulicach Europy i poza nią. Stąd apeluję w prostych słowach: nie komplikujmy sobie życia, zajmując się niepotrzebnymi nikomu rzeczami.
Nie bądźmy w naszych środowiskach roznosicielami śmiercionośnego wirusa, którym jest ignorancja i obojętność. Szukajmy prostych rozwiązań, gdyż życie na tej ziemi trwa chwilę, a potem człowieka czeka rozliczenie, pamiętając słowa, że cokolwiek człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto postępuje wbrew miłości, niech tę miłość na nowo odszuka. Kto stracił nadzieję, niech nią wzbudzi w sobie na nowo. Kto szuka w wierze, niech spojrzy w niebo i powie: dodaj mi wiary. Przy tym wszystkim niech duszpasterze zarządzający Kościołem będą świadomi swoich decyzji, nie tylko tych ziemskich, wynikających z nakazów władz wyższych, ale niech w sumieniu rozważą, że będą musieli zdać z tego sprawę. Jeśli to zignorują, cóż, nie mi jest sądzić, gdyż każda osoba, która ignoruje, ma już swego sędziego. Niech dobry Bóg wyprowadzi z mroku niewiedzy, ignorancji, niewiary, beznadziei i braku miłości tych wszystkich, którzy zatracili się w powstałym i w istniejącym w wielu miejscach na świecie religijnym chaosie. A Bóg, widząc dobre czyny i ochotne serce, będzie błogosławił, póki jeszcze nie jest za późno. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.